Witam wszystkich w kolejnej aktualizacji Decrypto Client na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny wykres, który znalazłem w dniu dzisiejszym. Także przez ostatnie dwa dni nie było materiału, ponieważ wtedy jeszcze go nie widziałem. Dzisiaj dostałem olśnienia i jest to bardzo fajny pattern, który każdy z Was może bardzo łatwo wytradować i musicie podjąć działanie jak najszybciej, ponieważ ten pattern jest już praktycznie w trakcie, bo rozwinęła się sytuacja bardzo szybko, Bitcoin się zmienia. Natomiast nie przedłużając, przechodzimy od razu do wykresu. I teraz to jest wykres, który znacie z poprzedniego materiału. Są to poziomy dokładnie te same, które znacie z poprzedniego materiału. Wiele się tu nie zmieniło, poza tym, co dzisiaj dla Was znalazłem. Już Wam pokazuję dokładnie, o co chodzi. Bierzemy sobie linię trendu, rysujemy sobie bardzo prosto tutaj dwie linie, które już Wam pokazuję dokładnie tak. Linia górna, linia dolna i widzimy nasz pattern. Nasz pattern nazywa się z języka angielskiego Rising Wedge. Rising Wedge generalnie z natury jest patternem spadkowym. Natomiast jakich poziomów możemy się spodziewać? Możemy spodziewać się poziomów następujących, już Wam pokażę. W pierwszej kolejności weźmiemy sobie linijkę i od aktualnej ceny widzimy pierwszy target 23,5 na 1%, później mamy 22,5, później mamy 21,6 i jest to największy sweet spot mojego price targetu, ponieważ jest to poprzedni poziom wsparcia, który poprzednio mieliśmy bardzo ciężką próbę przebicia, natomiast udało się w końcu, więc to będzie mój sweet spot z tej pozycji i następny z nich będzie na poziomie 20200. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wziąć taki książkowy price target z naszego Rising Wedge'a, będzie to na tym poziomie, ponieważ target Rising Wedge jest to dół naszej formacji, czyli w tym wypadku 18800, 19 w zależności jak przerysujemy. Także jak sami widzicie, jest to ruch na poziomie maksymalnie 18%, moim zdaniem w okolicach 7 do 13 jest to taki realny. Więc pamiętajcie, żeby na drodze spadkowej zawsze brać take profit. Natomiast pokażę Wam jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Jeżeli wejdziemy sobie na wykres poprzedni, jest to wykres, który również osoby, które obserwują mój kanał, znają. Jest to wykres, jest to poziom, na którym zostaliśmy odrzuceni w niedzielę po zamknięciu świecy tygodniowej 0,26 Fibonacciego. I tak naprawdę to, co powiedziałem ostatnio w materiale, że zostaniemy odrzuceni i możemy spodziewać się spadków. To się wydarzyło i w tym momencie to linia trendu, ta linia trendu jest identyczna jak z naszego Falling Wedge'a z drugiego wykresu i widzimy, że na ten moment Bitcoin już zamknął świecę poniżej. I teraz wróćmy sobie do wykresu oryginalnego. Co to oznacza? Co to oznacza? Jak widzimy, kolejna świeca 4-godzinowa została otwarta w tym momencie podczas oglądania i tworzenia tego materiału, więc osoby, które oglądają ten materiał, jak najszybciej muszą go zrealizować, muszą podjąć akcję i działanie. Będzie to bardzo krótki, natomiast treściwy materiał. Dla mnie zamknięcie świecy 4-godzinowej poniżej linii trendu, takiej długiej szczególnie, jest to dobry znak na wejście w pozycję, co już zresztą zrobiłem. Jak widzicie, jesteśmy na dolar plus i tak naprawdę jest to pozycja średnioterminowa, także ona nie będzie trwała dosłownie kilka godzin, tylko ona może trwać nawet parę dni. Natomiast jeżeli są tu osoby, które chcą otworzyć tego typu pozycje, link w komentarzu będzie miał, w komentarzu znajdziecie linki do bio, znajdziecie link do Bybita, na którym będziecie w stanie odebrać bonus do 4000 dolarów bonusu w zależności od waszej wysokości depozytu, za który, uwaga, otworzycie pozycję na Bybicie za free. Więc tak naprawdę skorzystajcie z tego, pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj macie w komentarzu link do Bybita, 4450 dolarów bonusu. I jeżeli są tu osoby, które chcą otworzyć pozycję, w moim wypadku jest to pozycja 20x, także zapraszam. Przechodząc dalej, tak naprawdę, tak jak mówiłem, price targety już podałem, tutaj mamy podane, więc jeżeli dla mnie pełną konfirmacją jest to, że mamy dwa wykresy, które ze sobą się pokrywają i jakby ich targety są bardzo podobne. Dlatego jest to, uważam, dobra pozycja do tradingu. Jeżeli są osoby, które mają doświadczenie, są bardziej zaawansowane, mają styczność z giełdą, zapraszam do tradingu. Natomiast jeżeli są osoby nowe, które nie wiedzą, co to jest pozycja short, co to jest pozycja long, zapraszam do obejrzenia mojego tutorialu na YouTubie dotyczącego Bybita. Widzimy na ten moment 500 wyświetleń, nie jest dużo, natomiast jest to bardzo, bardzo treściwa wiedza, którą każdy z Was powinien obejrzeć, jeżeli jesteście zainteresowani tradingiem na dźwigni. Natomiast co Wam jeszcze pokażę, dzisiaj rano wrzucałem, nie tak rano, tylko bardziej w południe, właśnie dokładnie ten sam Falling Wedge na mojego Discorda, więc jeżeli są osoby, których jeszcze tutaj nie ma, musisz być na Discordzie.
Musisz być z wielu względów, ponieważ codziennie aktualizuję tam na bieżąco, co się dzieje na rynku, zarówno w przypadku Bitcoina. Dzisiaj wrzucałem również airdropa NFT na Bybicie, dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje, rzeczy takie realne, wartościowe, musisz być na tym Discordzie, musisz śledzić to, co się dzieje, ponieważ w krypto sytuacja zmienia się dynamicznie. Dlatego teraz, po obejrzeniu tego materiału, od razu wchodzisz na Bybita lub Binance'a, otwierasz pozycję. Jeżeli się oczywiście z tym zgadzasz, to nie jest żadna porada, każdy podejmuje własne porady i decyzje inwestycyjne moim zdaniem w porządku, natomiast twoim zdaniem może być zupełnie inaczej. To jest bardzo ważne dla zaznaczenia. Jeżeli są tutaj osoby również, które nie interesują się tradingiem, mogą poglądać tą społeczność tylko i wyłącznie na przykład dla NFT. Będzie tutaj tego mnóstwo, natomiast dzisiaj skupiamy się na naszym Rising Wedge'u. Życzę wam wszystkim, aby ten pattern się udał. Jeżeli się uda, dajcie znać w komentarzu. I mała anegdota, nagrywam ten film po raz czwarty. Nagrywam ten film po raz czwarty, ponieważ przez trzy razy ekran mi się nie nagrał, dźwięk mi się tylko nagrał. Także docencie to, zostawcie lajka, napiszcie komentarz, oznaczcie znajomego oraz prześlijcie go i włączcie powiadomienie. Co chcecie, to róbcie. W każdym razie lajki i subskrypcje, aby jak najwięcej osób oglądało te materiały. Także dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i życzę wam oczywiście udanego trade'u. Jeżeli macie pytania, zapraszam do Discorda. Tam jestem praktycznie cały czas dostępny, tylko mnie oznaczacie. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.